Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych, na których mieszka prawie 11 tysięcy osób. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. Przez południową część gminy przepływa rzeka Warta. Rozległe łąki i pastwiska rozciągające się wzdłuż rzeki sprzyjają hodowli bydła. Tu dogodne warunki do bytowania i gniazdowania znajduje wiele gatunków ptaków. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Już wtedy Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Restauracja Kapitańska to nowy obiekt położony w miejscowości Polic przy drodze 266 Konin-Kramsk. Obiekt powstał w 2017 roku. Wykonany z drewnianych bali, ma ciekawą architekturę i niezwykły klimat wnętrz. To doskonałe miejsce na przyjęcia weselne, komunie, urodziny, imieniny czy spotkania firmowe. Restauracja może przyjąć 150 osób. Personel restauracji gwarantuje profesjonalną obsługę. Dobra kuchnia to jeden z największych atutów restauracji. Wystrój sali może być dostosowany do uroczystości i życzenia klientów. Restauracja posiada duży, przestronny parking. Więcej informacji i opinie dotychczasowych klientów dostępne są na Facebooku pod hasłem Kapitańska.